Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Bonek, mam przyjemność pomoderować ostatni tego dnia panel, ale jakże ważny, bo w niesamowitej kwestii dotyczącej klimatu, wpływ zmian klimatycznych na sytuację geopolityczną i gospodarczą świata, czytam sobie ze ściągi z tyłu, przedstawiam gości przede wszystkim, którzy będą uczestniczyli, gospodarz miasta, pan wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Pan Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu. Dzień dobry, panie ministrze. Pan Marcin Popkiewicz, polski fizyk jądrowy, popularyzator nauki, klimatolog. Następna osoba w panelu, pan Alain Simonet, dyrektor zarządzający 3M East Europe Region. I pan Adam Balcer, dyrektor programowy w Kolegium Europy. Panowie, mam taką refleksję. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z dziennikarstwem pod koniec lat 90., a na początku lat 2000 miałem przyjemność współtworzyć portal Many.pl, w ogóle tematy związane z klimatem, jako tematy biznesowo czy polityczne, gospodarcze, one w ogóle nie funkcjonowały w przestrzeni publicznej. A to było raptem, no powiedzmy, 20 lat temu. Kiedy z kolei 5 lat temu, czyli po tych 15 latach kolejnych, wdrażałem w Polsce dla grupy Rinier Axel Springer portal Business Insider, no to tematyka klimatyczna już się pojawiła i była taka mocno zakorzeniona po prostu w tej naszej sytuacji. Właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że to była fanaberia jeszcze te 20 lat temu, kiedy rozmawialiśmy sobie nawet w kontekście klimatycznym o takich sprawach. Pamiętam, że we Wrocławiu była prowadzona taka szeroka akcja Wymień piec na MPEC. Myślę, że Wrocław był wtedy prekursorem w ogóle takich dobrych zmian też klimatycznych. Ale sytuacja zmieniła się w ostatnich latach bardzo diametralnie. Całość w ogóle polityki klimatycznej no, powinna być prowadzona po stronie państwa, tutaj patrzę w stronę pana ministra, jednak samorządy również przyjmują tą rolę. 44 miasta w Polsce, jak dobrze pamiętam, mają wdrożone plany takie klimatyczne, które też partycypowało ministerstwo w ich opracowywaniu. No ale można powiedzieć, że w takim poczuciu no, nieobiektywnym, subiektywnym są to raczej protezy niż plany takie dosyć ostre, a ta polityka klimatyczna rzeczywiście powinna być po stronie państwa. Co robi Wrocław? Co robi Dolny Śląsk? I tutaj kieruję pytanie pierwsze do prezydenta Zawady, żeby znaleźć się w tej sytuacji właśnie geopolitycznej. Jak wygląda ta sytuacja u nas? No, wspomniał pan. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze raz. Zanim zacznę, chciałbym przede wszystkim podziękować organizatorom za zaproszenie i za zorganizowanie tego panelu. Tytuł jest niesamowicie obszerny, ogromny wręcz. Traktuje wyzwania globalne. I pamiętam, kiedy jeszcze na etapie dyskusji w Radzie Programowej omawialiśmy ten temat, to faktycznie nie było takiej, powiedziałbym, nie został on przyjęty przez aklamację. Czyli musiałem naprawdę bardzo mocno argumentować, żeby ten temat poruszyć. Ja mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy zaczynamy dyskusję o zmianach klimatu, o katastrofie klimatycznej, która przed nami, mam nadzieję, nie nastąpi, ale którą dzisiaj musimy dostrzegać, musimy komunikować, bo jeżeli nic nie zrobimy, to właśnie tak będzie, że to jest jednak ogromne wyzwanie, że coraz więcej ludzi jest tego świadomym. Mam nadzieję, że właśnie to, że tutaj dzisiaj rozmawiamy i będziemy wspólnie szukać argumentów i pokazywać, jak to jest ogromne wyzwanie dla świata, dla nas wszystkich, że to jest kolejny ten kamyczek, kolejna cegła, na którym będziemy budować świadomość społeczną po to, żebyśmy wspólnie byli w stanie sobie z tym problemem poradzić. A jeżeli chodzi o ten aspekt lokalny, aspekt polityki klimatycznej prowadzonej przez miasta, to faktycznie Polska jest pod tym względem, muszę powiedzieć, liderem, ale to bardziej lideruje w kontekście adaptacji miasta do zmian klimatu. Czyli my dzisiaj na poziomie 44 miast, mam nadzieję, że dołączą także kolejne, przygotowujemy się do tego wyzwania klimatycznego, do zmian klimatycznych, tak aby nam we Wrocławiu, w Krakowie, w Wałbrzychu czy Legnicy, na Dolnym Śląsku, żyło się lepiej, żebyśmy byli w stanie przetrwać te zmiany klimatyczne. Dolny Śląsk to jest takie miejsce wyjątkowe na mapie, to cały czas podkreślamy, ponieważ jest to najcieplejsze miejsce w Polsce.
Na Dolnym Śląsku temperatura od czasów tych 30-40 lat wzrosła o około 2 stopnie. Chcę to podkreślić, dlatego że Matka Natura czy Pan Bóg nie obdarował nas równomiernie. W Szkocji w tym samym czasie dzisiaj temperatura jest zaledwie o 0,3 stopnia wyższa. Wiemy o tym, że klimat to jest bardzo złożony mechanizm i nie wiemy, w jaki sposób on będzie działał, ale my dziś na Dolnym Śląsku bardzo mocno odczuwamy skutki klimatyczne. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to trzeba wspomnieć o stawach milickich, które są symbolem, naszym dziedzictwem. Proszę Państwa, stawy milickie wysychają. Jeżeli popatrzymy na gospodarkę w ujęciu całościowym, to trzeba powiedzieć też o tym, że na Pogórzu Izerskim wójtowie, burmistrzowie szukają pomocy, gdzie się da, żeby zapewnić ludziom wodę do picia. Już nie mówiąc o przemyśle czy gospodarce. W 2015 roku, pamiętam bardzo dobrze, tamtejsi włodarze szukali wody do tego, żeby napoić 2000 sztuk bydła stojących w oborze. Czy ktoś kiedyś podjął decyzję, żeby zainwestować ogromne pieniądze, stworzyć tam lokalną gospodarkę. I dziś z powodu braku wody ta gospodarka nie może tam funkcjonować. Jak patrzymy na nasze góry dolnośląskie, na Sudety, Izery, to patrzymy na piękne lasy iglaste. Muszę Państwa zmartwić, bo w najbliższe 10 lat te lasy wyschną. Tak przynajmniej naukowcy zakładają. Te drzewa tam były nasadzone sztucznie. To zawsze był las bukowy. Przez ostatnie lata po prostu zaadoptowano je i zaaranżowano w inny sposób. To będzie miało ogromny wpływ na naszą lokalną gospodarkę. Nie mówię jeszcze o tych megatrendach. Myślę, że kolejne osoby to podchwycą i powiedzą o tym, jak potężnym wyzwaniem stoimy. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdali świadomość tych wyzwań. I to mówię z całą stanowczością, ponieważ jako wiceprezydent odpowiedzialny za zrównoważony rozwój we Wrocławiu wiem, że mam narzędzia do tego, aby zaadoptować miasto do zmian klimatu. Nie mam jednak skutecznych narzędzi do tego, aby ograniczać tą emisję. Dlatego tak ważne jest współdziałanie tutaj na poziomie międzypaństwowym i świadomość właśnie w kontekście jakby tych elit rządzących naszym państwem, że do tych potężnych wyzwań musimy się skutecznie przygotować. I musimy już dziś działać, bo już nie mamy czasu. W 2018 roku w Katowicach odbył się COP, na którym bardzo mocno wybrzmiało z ust prezydenta Dudy, że z patriotycznych pobudek musimy zostać przy węglu. To jednak nie tak. To znaczy nie mamy na to dzisiaj czasu i możliwości. My musimy zmienić nasz system elektroenergetyczny i przedryfować kompletnie inną energetykę. Jeżeli chodzi o te wyzwania natury ogólnoświatowej, to też chciałbym powiedzieć o tej elektroenergetyce. Bardzo ważne jest to, żebyśmy byli konkurencyjni na świecie i mogli sprzedawać nasze produkty, ale żeby tak było, to musimy jednak mieć tanie nośniki energii, musimy mieć jakieś przewagi konkurencyjne. Oczywiście naszymi przewagami przez lata była tania siła robocza. Jak się okazuje, mamy też naprawdę świetną kadrę i świetne zasoby do tego, żeby tą gospodarkę budować. Nasza jakby innowacyjność czy pracowitość jest znana przez inwestorów zagranicznych, ale nie da się ukryć, że są również twarde ekonomiczne podstawy tych zmian, właśnie choćby w kwestii ceny energii. My dziś mamy niezwykle drogą energię, co przez lata wyglądało jednak inaczej, czy myśmy byli tańsi niż niemiecka energia na przykład. To wszystko zmusza nas do refleksji i zmusza nas do tego, żebyśmy spróbowali, czy tak naprawdę musimy to zrobić, czyli musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i przetransferować naszą gospodarkę do tej gospodarki opartych na źródłach odnawialnych. Patrz pan na zegarek, rozumiem, że... Nie, spokojnie, jeszcze mamy chwilę czasu, więc... Okej. Okay. Ja pilnuję jako strażnik. Także na pewno kwestia dostępu do zasobów wody, także tej wody pitnej, na pewno kwestia przepływów handlu światowym. Bardzo często mówimy o tych łańcuchu dostaw, o ciśnieniu Malaka. Dziś rano bardzo mocno to wybrzmiało, że właśnie te łańcuchy dostaw sprawiają, że nasza gospodarka, nasza polska gospodarka, a tak naprawdę cały ten region Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonuje bardzo dobrze, bo my wpięliśmy się po transformacji roku 1989 w światową gospodarkę.
Dziś około 60% naszego eksportu oparty jest o łańcuch dostaw i o te zachodnie koncerny, głównie zachodnie koncerny. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten świat też nam się wywraca i akurat w tych megatrendach światowych to nie, no nie można nie wspomnieć o północnym korytarzu transportowym. To jest kolejny element, który może nam z kolei na poziomie wyzwań globalnych dać pewną szansę albo być pewnym zagrożeniem, w którym będziemy się znajdować. Ja myślę, że tutaj zaparkujemy w ogóle ten temat i może dobrze. Jeszcze wrócimy, jak nam czas przyjdzie, ale ja muszę powiedzieć, że Dolny Śląsk w ogóle przeszedł już trochę taką transformację biznesowo, gospodarczo, polityczno, społeczno związaną z klimatem. Trzeba pamiętać o byłym województwie wałbrzyskim i o kopalniach zamkniętych w Wałbrzychu. Pamiętamy wszystko, jak się kończyła ta transformacja. Pamiętamy tragedię w tak zwanych Bieda Szybach, gdzie ludzie fedrowali między innymi, no wędrowali po prostu węgiel ze względu na to, żeby się utrzymywać. Te skutki były rzeczywiście ciężkie. Dzisiaj Wałbrzych jest jednym z takich najbardziej czystych regionów na Dolnym Śląsku i promuje się jako świetne miejsce do mieszkania i do inwestowania w takich celach mieszkaniowych. Wspomniał Pan o polityce polskiej rządu i spoglądam już na Pana Ministra w tym momencie, bo musimy wrócić jednak do tego węgla w takim razie. Jak to jest, Panie Ministrze, jaki jest pomysł w tym momencie rządu właśnie na to, żeby radzić sobie z no, problemem klimatycznym, bo problem jest ewidentny. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Niesłychanie ważna teza, wpływ zmian klimatycznych na sytuację geopolityczną i gospodarczą świata. Bezwzględnie klimat dzisiaj jest przesłanką determinującą zachowania całych społeczeństw i narodów. W przeciągu ostatnich kilku tysięcy lat społeczności ludzkie, plemiona walczyły o dostęp do różnych zasobów. Ostatnio przez powiedzmy 200 lat głównie była to walka o zasoby energetyczne, ale w tej chwili wydaje się, że kluczowa stanie się, może walka nie jest dobrym słowem, bo chcielibyśmy tworzyć społeczność ludzką w pokoju, w zrównoważonym rozwoju, w dobrych relacjach globalnych na poszczególnych kontynentach. Natomiast będzie to walka o wodę. I proces pustynnienia doprowadzi do tego, że to, z czym się Europa spotkała kilka lat temu, z tym napływem migracji ze strony narodów północnej Afryki, czy też Środkowego Wschodu, Bliskiego Wschodu również, z uwagi na wojny, na konflikty zbrojne. To był tylko przedsmak tego, z czym możemy się spotkać za kilkanaście lat, kiedy dojdzie do sytuacji takiej, gdzie pojawią się duże obszary na świecie, gdzie egzystencja ludzka będzie niemożliwa, wręcz niemożliwa, bo będzie graniczyła z możliwością funkcjonowania czy występowania życia jako społeczności ludzkiej. I odpowiadając na pytanie pana redaktora, żeby przejść od też tej takiej globalnej perspektywy związanej również z rewolucją przemysłową, która po kolei trwa od XVIII wieku, w tej chwili przeżywamy tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową zaawansowaną technologicznie, to w Polsce, która od wielu lat po II wojnie światowej w systemie elektroenergetycznym i nie tylko w całej gospodarce oparta była o funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego, wytwarzanie energii z węgla kamiennego, węgla brunatnego. Podjęliśmy i w poprzedniej kadencji, ale szczególnie w tej kadencji Sejmu i teraz rządami Ministerstwa Klimatu, pana ministra Michała Kurtyki, bardzo ambitne projekty, powiedziałbym wręcz na granicy pewnego rewolucyjnego postrzegania dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej. Zmieniły się paradygmaty, postawiliśmy w samym centrum zainteresowania odnawialne źródła energii, kwestie retencjonowania wody, błękitnej, zielonej architektury w miastach, zagospodarowania przestrzeni miejskiej i też tworzenia dobrego klimatu dla rozwiązań proklimatycznych. Jest to sprawa niesłychanie trudna,
ale mamy już naprawdę duże osiągnięcia. Wielki program priorytetowy rządu Czyste Powietrze, połączony z programem Mój Prąd, na które są przeznaczane ogromne kwoty pieniędzy. Program Mój Prąd, o 1 000 000 000 zł, uruchomiony 30 sierpnia ubiegłego roku, osiąga wręcz rekordowe zainteresowanie. Są dni, w których ilość wniosków składanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przekracza 1000 wniosków. To pokazuje, że Polacy chcą zmiany, że chcą innego stylu, innego sposobu życia, chcą inaczej zaopatrywać się w energię. W ogóle powstała moda w Polsce, nie tylko w zakresie sportowego trybu życia, ale również wielka ambicja, aby każdy mógł, ten, na którego stać i też ma pewnego rodzaju do tego zainteresowanie, pewną potrzebę, aby wytwarzać energię we własnym gospodarstwie domowym. To jest sprawa niesłychanie istotna z punktu widzenia podniesienia świadomości. Tutaj mogę nawiązać do znakomitego mojego sąsiada, pana doktora Marcina Popkiewicza, który jest autorem, tutaj skradnę trochę show, taką powiastkę czy sentencję związaną z tym, że przeważnie każdy z nas wie, ile pali nasz samochód na 100 kilometrów, ile spala paliwa. Natomiast kto z nas wie, ile energii zużywa nasze mieszkanie, nasz dom, prawda? I zawsze pan doktor, bo wielokrotnie spotykaliśmy się na różnych i konferencjach, i sympozjach, i komisjach sejmowych, podkreśla, że nasza świadomość społeczna wtedy uzyska właściwy poziom w zakresie dokonania zmiany, kiedy będziemy sami zainteresowani w tym, żeby osiągnąć ten poziom efektywności energetycznej w naszym najbliższym otoczeniu, w naszym gospodarstwie domowym, bo przecież nawet telewizor niewyłączony z prądu, tylko na tak zwanym stand-by'u, zużywa dużą ilość energii w skali całego roku. Więc musimy myśleć ekologicznie, to są też zmiany postaw, to jest edukacja od najmłodszych pokoleń, to jest kwestia też gospodarki odpadami, właściwe gospodarowanie, zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne, żebyśmy odpadów nie spalali dla spalania, bo to jest zanieczyszczanie środowiska. Najpierw oczywiście trzeba segregować te odpady według poszczególnych kategorii, żeby stawały się surowcami do ponownego wykorzystania, ale też to, co pozostanie, możemy wykorzystywać na cele energetyczne. To wielkie obszary związane z poszczególnymi sektorami odnawialnych źródeł energii. Obszar biogazowy, wytwarzania biogazu z naturalnych substratów, które mogą być odpadami na przykład z rolnictwa. Dzięki temu przychodzimy też z pomocą dużym gospodarstwom wielkotowarowym z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych, takich jak azot, nie tylko dwutlenek węgla, azot jest o wiele bardziej wyższym stopniu gazem cieplarnianym. To zmiana sposobu myślenia, stylu życia, ale w Ministerstwie Klimatu zaproponowaliśmy szereg rozwiązań ustawowych, które już stają się faktem, a w przygotowaniu kolejne wielkie projekty, takie jak morska energetyka wiatrowa. W najbliższy czwartek, bardzo w to wierzę, ustawa o morskiej energetyce wiatrowej zostanie przedstawiona na stałym Komitecie Rady Ministrów. W tym roku, do końca roku, ustawa ma wejść w życie, a zakłada ona, że w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku powstanie wielkie źródło odnawialnych źródeł energii z mocy wiatru, ponad 11 gigawatów mocy. To jest wręcz niewyobrażalna siła, która nie tylko zasili polski system elektroenergetyczny, ale biorąc pod uwagę bardziej zaawansowane technologicznie państwa w Unii Europejskiej, takie jak Dania, Holandia, Niemcy, a także Wielka Brytania, która jest światowym liderem morskiej energetyki wiatrowej, zamierzają już za chwilę, za rok, za dwa, za trzy współpracować w nowym łańcuchu technologicznym wytwarzania zielonego wodoru z energii wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych. To jest bardzo tak błyskawicznie, prześlizguje się tutaj po tym obszarze, ale chcę zapewnić, że podejmujemy dynamiczne działania, zarówno w obszarze legislacyjnym, ale także takim pewnej aktywności, pewnych zachowań. W ubiegłym tygodniu została przez ministra klimatu Michała Kurtykę powołana Młodzieżowa Rada Klimatyczna. Były bardzo długie, ambitne preselekcje. Tam startowali młodzi ludzie już z osiągnięciami w zakresie klimatu, energetyki, wykształceni, doświadczeni, ale jednocześnie też w bardzo młodym wieku, 20 kilku lat, co pozwala zaagregować, zaabsorbować ten potencjał intelektualny, pomysłowość, aktywność młodzieżową,
młodego pokolenia do tego, abyśmy wspólnie zmieniali rzeczywistość. To nie wystarczy. Również podejmujemy działania w obszarze transformacji w transporcie zbiorowym, przejście na elektromobilność. To produkcja polskiego samochodu elektrycznego Izera, który był niedawno zaprezentowany, wzbudził wielkie zainteresowanie na rynkach światowych i myślę, że Polska ma ogromną szansę i potencjał, aby być jednym z czołowych państw Unii Europejskiej w transformacji energetycznej, w transformacji klimatycznej. Kolosalne znaczenie tutaj będzie miała świadomość też społeczna i taka anegdota w ogóle też z Wrocławia. Przed miesiącem Wrocław wystawił w Śródmieściu takie stoisko informacyjne, w którym informowano właśnie o możliwościach zmiany pieca na rozwiązania właśnie miejskie. Jeśli chodzi o ogrzewanie, było takie hasło na namiocie: zmień piec, przy czym doszło do aktu wandalizmu, ponieważ jeden z przechodniów zrozumiał to jako zmień płeć, a nie piec i dokonał zniszczenia właśnie tego stoiska. To taka historia miejska. Natomiast muszę też dopowiedzieć tak, że ostatnie badania, które czytaliśmy, mówią na temat właśnie świadomości tego, jaki problem, jak ludzie czują właśnie problem związany z klimatem, i 40% aż respondentów w ogóle w badaniu właściwie tego problemu nie zauważa, nie jest w ogóle świadomych, natomiast 25% badanych bardzo się obawia tego. I tutaj patrzę na pana właśnie Marcina Popkiewicza, bo chciałbym dowiedzieć się właśnie, na jakim jesteśmy tak naprawdę etapie, bo chyba tylko, przepraszam za mocne określenie, idiota powie, że nie ma problemów z klimatem i nie ma globalnego ocieplenia, ale jak tak naprawdę wygląda sytuacja na świecie? Rozumiem, że pytanie jest wielopłaszczyznowe, bo z jednej strony, gdzie jesteśmy z punktu naukowego zmiany klimatu, z drugiej strony, gdzie jesteśmy z punktu świadomości społecznej czy medialnej. Tak. Wspomniał pan jako redaktor, że ileś parę lat temu to w zasadzie o tym się wiele nie mówiło, tak? A teraz jest to bardzo istotny element i z punktu widzenia jakby geopolitycznego. To się też dużo zmienia. Zacznijmy po kolei od kwestii naukowej. No, zmiana klimatu, z punktu widzenia dwutlenku węgla, czyli to ile w sumie wyemitujemy, czy się emisje skumulowane. Jakbyśmy dolewali wody do wanny, tak? Kolejne 100 litrów, 200 i poziom wody się podnosi. Więc żeby zatrzymać zmianę klimatu, to trzeba zaprzestać dolewania wody do wanny. A dolaliśmy już tyle, że ta zmiana klimatu w dużym stopniu jest nieunikniona. Klimat się bardzo zmienił, jak pan prezydent mówił, że klimat Wrocławia, zresztą najcieplejszego miejsca w Polsce, tak bardzo się ocieplił. Wrocław jest już sporo cieplejszy niż 100 lat temu był Budapeszt. No z kolei Budapeszt mniej więcej tak ciepły jak Wenecja 100 lat temu. Tak? Widzę, że te strefy klimatyczne się bardzo przesuwają i też ludziom pomaga zrozumieć, że faktycznie to nie jest jakieś tam, że naukowcy nie manipulują danymi, tylko wystarczy spojrzeć, jakby sięgnąć pamięci, jakie były zimy w czasach mojej młodości, jakie były upały wtedy, tak po prostu widać już tą zmianę, tak już jakby no, trudno jest to zanegować. Zresztą już wiedza naukowa jest tak pewna, że wszystko naukowcy, to nie ma żadnej wątpliwości, nie ma żadnej dużej instytucji naukowej, która twierdziła coś innego, że się ociepla. Nasza robota, głównie CO2, paliwa kopalne, trzeba szybko zerować emisję. I ten dyskurs generalnie przeniósł się, już nie mówimy o tym, czy w ogóle się ociepla, czy jest jakaś zmiana klimatu, czy jakiś chiński spiszek, czyjś inny. Nie no, mówimy generalnie, co z tym zrobić, tak? I to bardzo mnie cieszy, ta zmiana narracji i w mediach, i w samorządach, i w rządzie widać prawdziwą, dobrą zmianę w tym zakresie. Społeczeństwo się bardzo zmienia, media się zmieniły, zmienia się też nasze nastawienie, nie tylko w Polsce. Zresztą Unia Europejska, my i tak nie byliśmy w Polsce liderem ochrony klimatu, tam inne kraje były bardziej do przodu, tak powiedzmy. Jesteśmy ciągle jedynym krajem, który jeszcze nie przypieczątkował tej neutralności klimatycznej 2050. Ja mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, że jest coraz łatwiej, bo technologie bardzo tanieją. Jakby. No i też mówisz, dobra, ta Europa to tam ochroni klimat, ale tam Chiny czy USA to generalnie tam się tym nie przejmują i nie zamierzają nic z tym robić. No i Chiny w zeszłym tygodniu ogłosiły neutralność klimatyczną 2060. Więc to jest olbrzymia zmiana, żeby dla nich to będzie olbrzymie wyzwanie. Tak, oni też postrzegają to jako okazję gospodarczą do zdominowania nowych wielkich rynków, nowych technologii, efektywności energetycznej. Cieszy mnie, że to w ogóle padło, efektywność energetyczną, u pana ministra, bo to jest fundament tak naprawdę transformacji. Też do nas dociera i na polskich technologiach. Pompy ciepła, elektromobilność, autobusy elektryczne, pociągi, rekuperacja, statki dostawienia turbin wiatrowych, elementy montażowe do fotowoltaiki. Jest długa lista rzeczy, w których w Polsce jesteśmy świetni i możemy sobie być beneficjentem tej transformacji. Stany Zjednoczone się mówi, to hamulcowa administracja Trumpa. To też prawda. A teraz jak się patrzy z kolei na wybory, które będą za miesiąc w USA, to Biden i demokraci uczynili z klimatu pierwszy punkt swojego programu wyborczego. Nie tam drugi czy trzeci, jak było za Obamy czy Clinton. Pierwszy, najważniejszy. Więc na to będzie zmiana też w USA. W tym momencie największe bloki gospodarcze świata, Europa, Unia Europejska, Chiny, Stany Zjednoczone, wyszłyby na tą samą drogę priorytetowej ochrony klimatu. W tym sensie wyścig technologiczny i gospodarczy. Kto pierwszy zajmie tutaj najlepsze pozycje,
też bezpieczeństwie energetycznym, bo i Chiny no, są uzależnione od importu ropy, gazu, Unia Europejska też rozwiązała problemów geopolitycznych, potencjalnej destabilizacji na Bliskim Wschodzie, o której tutaj mówiono wcześniej, że w związku ze schyłkiem obecnego hegemona USA może dojść tam do wielkiego konfliktu. No, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego to usamodzielnienie się energetyczne w naszym najlepszej pojętym interesie i handlowym i gospodarczym. Więc jakby widać, że zamiast traktować to jako problem, no, zmiana klimatu jest olbrzymim problemem, tak z naukowego punktu widzenia i faktycznie długo zwlekaliśmy i przekraczamy pewne punkty krytyczne. W zeszłym miesiącu badania, że lądoląd Grenlandii już prawdopodobnie przekroczył punkt, za którym po prostu będzie dalej topniał, to znaczy docelowo 7 metrów wzrostu poziomu morza. Jestem gdańszczaninem, jak już się z tym czuję niekomfortowo. Ja to może nie z dnia na dzień, tak? Ale też te punkty krytyczne są bliżej, niż nam się wcześniej zdawały. Działania trzeba podejmować szybciej, ambitniej i też coraz łatwiej. Też nie jest tak, że zero-jedynkowo stwierdzamy, ok, to odchodzimy wtedy od węgla, od ropy. To jest tak, że najpierw mamy mniej ambitne plany, później podnosimy ambicje. I też to robią to Chiny, robi to Unia Europejska. Do niedawna był cel redukcji o 40% względem 90 roku emisji. Teraz mówi się 50 parę procent, plus minus. Więc to jest proces, który jest coraz łatwiejszy w miarę tego, jak tanieją technologie, jak idziemy dalej tą drogą, jak poprawiamy efektywność energetyczną. Bo nie potrzebujemy ileś kilo węgla, czy ileś litrów ropy na głowę, żeby nam się dobrze żyło. Nawet nie potrzebujemy ileś dżuli energii, potrzebujemy usług energetycznych. I tak jak profesor Poprzyk tutaj, który był w drugim panelu, podkreślał, że tak naprawdę możemy ściąć energię, zwrócić energię w Polsce do 1/4, 1/5 obecnego, mając domy pasywne, idąc transport elektryczny. Także nie potrzebujemy produkować aż tyle energii, potrzebujemy mnóstwa reaktorów, wiatraków, możemy potrzebować mniej, na co byśmy nie stawiali. I to jest nasz fundament, więc jakby efektywność energetyczna, to żebyśmy mieli dobre usługi energetyczne w oparciu też o polskie technologie i bezpieczeństwo energetyczne, to jest fantastyczny kierunek, to jest na współpracę samorządy, rządy. Bo samorząd często coś chciałby, ale nie może, bo prawo jest jakie jest. W sensie samorządy powinny się zebrać i pójść do rządu, żeby zmusić rząd do czegoś. A rząd może chcieć. Tak jak Franklin Delano Roosevelt podczas Nowego Ładu przyszli do niego jacyś związkowcy, żeby lobować za pewnymi zmianami. Przekonywali go, przekonywali, on tak słucha i powiedział: wiecie, ja się z wami zgadzam, nie musicie mnie przekonywać. A teraz wyjdźcie na ulicę i mnie do tego zmuście, żebym to zrobił. Więc nasz rząd jest w podobnej sytuacji. I samorządy też musicie wyjść i powiedzieć: weźcie to, zróbcie, bo my mówimy jednym głosem. Bo są siły, które jakby betonują to status quo, które, bo wiadomo, rzeczywistość jest bezwładna, tak? Ale są olbrzymie siły rosnące, które chcą tej dobrej zmiany. Zaraz dam szansę na to, żeby się odnieść w ogóle do tego wszystkiego, ale chciałbym jeszcze zapytać po kolei panów wszystkich, bo mamy też globalny biznes we Wrocławiu. Mamy w panelu dzisiaj prezesa firmy 3M. No, globalny biznes wybierał Dolny Śląsk, czy wybierał Polskę z przyczyn stricte ekonomicznych w pierwszej kolejności, po prostu tania siła robocza, która funkcjonowała w Polsce, powodowała, że opłacało się lokować po prostu fabryki, stąd duże koncerny, szczególnie wokół Wrocławia, czy to koncerny motoryzacyjne, czy inne lokowały po prostu swój biznes tutaj. Ale chcę zapytać pana prezesa, jak na zmiany klimatyczne, ale też związane z tym coraz większą presją konsumentów, regulatorów, inwestorów reaguje po prostu biznes. Czy takie firmy jak 3M działają po prostu, działając globalnie, praktycznie w każdym sektorze, bo ten biznes jest przecież ogromny, realnie mogą się wspierać, czy posługiwać polityką do celów klimatycznych? W jakich obszarach takie firmy jak 3M mogą działać proklimatycznie przede wszystkim? I czy taka transformacja w ogóle biznesu, która już przecież następuje, w ogóle się opłaca? Czy to jest inwestowanie, czy to jest koszt? Very good question. Thank you very much, first of all, for inviting us in this panel around what I think is and we think is one of the critical elements of the economy of today, and as we've heard before, probably the economy of the future. Climate change, where we call it climate change, sustainability, sustainable development, whatever we call it. I think looking at this full in the face is one of the key elements that we need to do. So. Maybe as being a representative of the public sector amongst other colleagues from the public sector, it could be maybe an opportunity also to share why we think that this agenda is a critical agenda. It's a challenge, as we heard, but it's also an opportunity, as we heard as well. I think there are wonderful opportunities for corporations, whether they are large and big like us, multinational, 91,000 employees, $30 billion,
present in 200 countries, or whether we're a Polish company that is also and should also think about bringing value through innovation and addressing this challenge. So it's not like it's a something we should maybe reflect upon now. Like you said before, it has been reflected upon for many decades. It's more like we heard in the COP25 in Madrid, even though it was not a huge success. I think the tagline of time for action is probably what is creating some thrust for us, certainly in 3M. And for those who can think that we can continue to do business as usual, I would think that probably they will face some disappointments in, and not in a long time. If we believe the UNGC, United Nations Global Compact, which we can believe is a reliable source of information, global information, it's about probably 10, 12 years before this climate crisis becomes a climate catastrophe for all of us. So do we engage or do we wait? Do we look at, do we think about doing some greenwashing? These are possibilities, but not as we look at them for ourselves. So, and before I came here, I was just looking at how quickly behaviors and expectations are changing, and some things were mentioned, prosumers regarding generating their own electricity. I was also looking at why our opportunity and challenge should be looked at in the face for us as corporations. And I just got some numbers that I picked up yesterday. If you look at customers, if you still want to have customers in the near future, 55% of customers say they will buy products and pay extra if it has sustainability promises. 61% of consumers are saying that they would prefer to share or borrow than buy new products. That's a pretty tough challenge for corporations like this. Reputation, 80% of consumers say they would buy a product from an unknown brand as long as it has proven sustainability commitments to it. So again, when you are in the market for 120 years, having spent a lot of money in defending your brand and a lot of efforts, you don't want your consumers to choose somebody else that is unknown out there. And one that I liked a lot is that 67% of people say they would prefer to work for a sustainable company or a company with a purpose that is sustainable and environmental, and 62% say they would work even at a lower salary. So again, it means that the behaviors of younger generations towards employment are expecting more than maybe we did or I did when I was joining the labor market. And last but not least, because we're on the stock market, investor behaviors are changing. Their expectations is not around profit only, and this is true across all stock exchanges. We don't need to quote only Larry Fink. It's valid on the Warsaw Stock Exchange more and more as well. More than 50% of investors choose their portfolio based on ESGs or some measures of ESGs. So, for us, looking at environmental, social, and also corporate governance, because ethics and compliance are part of this journey as well. You cannot do one without doing the other. I don't believe, we don't believe, is critical to the journey we need to take there. So if I may take maybe a couple more data points, one which I find intriguing and that we should all think about is that when we look at the last Gallup survey, 70% of employees around the world say that they are not engaged or passively engaged in what they do. So I think that's worrying. You know? That's a pretty worrying fact. If we can give them a purpose, if we can, through what we do in our companies, give them a sense of maybe more purposeful journey, think about the productivity, think about the impact that we can have. So that's also how and why we look at this in our journey. So, you know, happy to expound on how we do it, but this is very much the why we do it and why we believe that it's also an opportunity that we cannot miss as a corporation.
Dziękuję bardzo. Ale Polska nie jest odludną wyspą i tutaj istniejemy w otoczeniu geopolitycznym i cytując tytuł książki naszego kolejnego gościa, Polska znajduje się na globalnej szachownicy, chciałoby się powiedzieć. Składają się, jak czytam na okładce pana książki, kwadratura koła polskiej polityki energetycznej, ale także wydarzenia światowe. W którym miejscu tak naprawdę się znajdujemy? Jak wygląda polska sytuacja geopolityczna w zakresie właśnie klimatycznym? Do pana Adama Balcera się zwracam. Słychać mnie? Tak. Dziękuję oczywiście za zaproszenie. Dzień dobry. Ja chciałbym, żebyśmy, jak mamy te dwie literki G, to może właśnie dodali jeszcze literkę globalizacja, też słowo na literę G, i w wymiarze ekonomicznym, politycznym i klimatycznym. I pokażę Państwu, oczywiście jestem z kolegium Europy Wschodniej, ale nie będę mówił o Europie Wschodniej, natomiast interesując się, wyjaśnię, dlaczego przyjąłem zaproszenie i dlaczego wybrałem pewien region, o którym Państwu powiem troszkę więcej, jako pokażę pewien przykład. Zajmując się Europą Wschodnią, interesuję się szczególnie różnymi narodami wyznającymi islam w Europie Wschodniej, Tatarami, ludy Kaukazu, Bałkany, i z tego powodu mam też większą wiedzę na temat Afryki, Sahel i Afryka Północna. I przychodzę płynnie teraz do tych kwestii klimatycznych. I jakie to ma paradoksalnie naczynia połączone i dochodzimy do Polski. Więc fakt, że coś jest na rzeczy i dotyczy tego styku polityki z zmianami klimatycznymi, możemy zaobserwować w pracach na przykład think tanków, różnych fundacji, które publikują raporty poświęcone właśnie na przykład oceniające stan bezpieczeństwa na świecie. Jest taki bardzo dobry instytut z Australii, z Sydney, gdzie ma swoją siedzibę główną, ale biura w wielu krajach, Institute for Economics and Peace, i trzy tygodnie temu oni zainaugurowali nowy ranking i raport, który będą publikować regularnie, i nazywa się Ecological Threat Register, czyli rejestr zagrożenia ekologicznego. Badają 150 kilka państw. Bardzo polecam lekturę, bo jest napisany ten raport przystępnym językiem. I tu Państwu pokażę pewne liczby, które są oczywiście wstrząsające. Więc według tego raportu blisko 20 krajów na świecie to są kraje, które według... Oni stworzyli takie 6 kategorii zagrożeń ekologicznych i w tych krajach występuje od 4 do 6 tych zagrożeń. W tych 20 krajach mieszka ponad 2 miliardy ludzi. Oprócz tego raport stwierdza, że mamy do czynienia z czymś takim jak hotspots, tak? Czyli te punkty zapalne, i to jest przede wszystkim według nich obszar między Mauretanią, i tutaj dochodzimy właśnie do tej tematyki, a Somalią, czyli Sahel i róg Afryki, oraz Syria, Pakistan. Ponad miliard ludzi mieszka w tych właśnie punktach zapalnych. Zaraz wytłumaczę, jak oni je definiują. Z tego ponad około 850 milionów mieszka właśnie w tych dwóch regionach. No jak oczywiście Państwo spojrzą na mapę, to zobaczą, o czym już ten temat się pojawiał. Oba te regiony znajdują się naprawdę blisko od Europy. Co znaczy właśnie to pojęcie punkt zapalny według nich? To jest sytuacja, że mamy problem z wodą, z żywnością, braki wody i żywności, z katastrofami naturalnymi, z wysokim przyrostem naturalnym i słabymi instytucjami państwowymi. Czasami mamy do czynienia oczywiście z failed states, upadłe państwa, albo failing states, upadające państwa, konflikty wewnętrzne. Według autorów tego raportu w zeszłym roku musiało uciec z domu ze względu na katastrofy naturalne 25 milionów ludzi. To nie są po prostu uchodźcy, bo to zależy od definicji. Natomiast ze względu na wojny uciekło ponad 8 milionów ludzi. To Państwu pokazuje, dlaczego ten czynnik jest ważny, a ja Państwu jeszcze pokażę to powiązanie między polityką a klimatem. Według ONZ-u regionem, gdzie proporcjonalnie najwięcej ludzi jest doświadczonym, ci ludzie są najbardziej doświadczonymi przez zmiany klimatyczne, jest właśnie Sahel, czyli takie jak kraje jak Mali, Niger, Czad, Burkina Faso, Mauretania.
I tu mamy do czynienia właśnie, to są te kraje, które są, jak wspomniałem, tymi punktami zapalnymi i my sporo o różnym stopniu oczywiście jakości mamy dostęp i w polskich mediach obecny jest konflikt na przykład w Syrii. Natomiast tylko, żeby Państwu przypomnieć, w zeszłym roku właśnie w krajach Sahelu w walkach, które się tam toczą, straciło życie 5 tysięcy ludzi, sześciokrotnie więcej niż 3 lata wcześniej, a w tym roku prawdopodobnie będzie podwojenie liczby ofiar. To są wojny najróżniejsze, nie chodzi tylko o dżihadystów, ale mamy konflikty etniczne, mamy konflikty między państwem i różnymi siłami innymi politycznymi i to wiąże się z sytuacją właśnie ze zmianami klimatycznymi. Co się dzieje? To, co wspomniał wiceprezydent Zawada, jeśli mamy zmiany, prawda, jeśli chodzi o temperaturę, to właśnie najbardziej są one odczuwalne w tamtej części świata. Według ONZ-u średnio ma wzrosnąć temperatura o 1,5 stopnia więcej w Sahelu niż średnia światowa. Następnie mamy sytuację taką, że 80% ziemi zakłada się, że jest niestety ma potencjał do tego, żeby zostać wyjałowiona, tak, żeby się zdegenerować, tak, i że nie będzie wykorzystywana, tu nie chodzi tylko o pustynnienie, ale też po prostu psucie gleby i nie będzie do wykorzystania zarówno przez rolników, jak i przez koczowników, bo tutaj i pasterzy, tu mamy też te napięcia między ludnością rolniczą i pasterską. I mamy coś takiego, że w ciągu, według ONZ-u, na przykład między 2006 a 2016 na kilometr kwadratowy o 40% zwiększyło się pogłowie bydła. Ziemi jest coraz mniej, coraz trudniej wykarmić rosnącą populację, która, tutaj Państwu przytoczę może dane dla Nigru i Mali. Ludność Nigru liczy obecnie 24 miliony, w 2050 będzie liczyła 66 milionów. Mali to jest 20 milionów, wzrost do 44 milionów w 2050 roku. To wszystko powoduje, że oczywiście mamy też naturalne katastrofy, powodzie, pustynnienie, susze. I jak to wszystko połączymy, to nie przypadkiem w ramach tych punktów zapalnych jest to region, który jest chyba, można powiedzieć, najbardziej podatny do tego, żeby wywoływać problemy, które będą, w cudzysłowie, eksportowane poza region, do sąsiadów, ale także do Europy. Pamiętajmy, że jak patrzymy na Francję, to we Francji część Francuzów z korzeniami imigracyjnymi pochodzi także z krajów Sahelu, to nie jest tylko Maghreb i Afryka Północna. Jak Państwo nie widzieli filmu, to polecam, a jak widzieli, to zakładam, że mógł się Państwu bardzo podobać. Lajli, malijski, francuski reżyser malijskiego pochodzenia, Nędznicy, znakomity film. Więc mamy coś takiego, że to nas dotyczy. Dotyczy to Polski, w jakim znaczeniu już kończę. Po pierwsze, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc te procesy będą dotykały Unii Europejskiej. Jeśli 9 sierpnia prezydent Łukaszenka fałszuje wybory, to przez kilka dni, przepraszam, Białoruś jest na agendzie, ale w niektórych krajach szybko pojawia się nowy temat, zamach stanu w Mali i przyszłość Mali, tak? Na przykład w francuskiej prasie, w Le Figaro, w Le Monde, to jest temat z oczywistych powodów. Tak samo w telewizji France 24 i tak dalej. I kolejna sprawa, to, że często nam się wydaje, że to jest hen gdzieś daleko i nie dotyczy też Polski, może to dotyczy Francji ze względu na dziedzictwo kolonialne. Czasami się okazuje, że to na przykład ludzie stamtąd, do tego Państwu powiem, że prezydentem Mali przez 10 lat, przez dwie kadencje był Alpha Umar Konare, który mówi po polsku, ponieważ skończył studia w Polsce w latach 70. nawet na Uniwersytecie Warszawskim obronił doktorat. Więc to, co jest dla mnie kluczowe, też to przesłanie tej mojej krótkiej interwencji, że no świat się naprawdę zglobalizował.
Ja tylko dopowiem, że w latach 80. susza w Sahelu mniej więcej skłoniła, no, zmusiła do emigracji z tamtego regionu na południe, akurat Afryki, około 1 miliona osób, a 50 milionów mniej więcej czuło skutki tego, więc ten kryzys migracyjny może w tym momencie przesunąć się na północ i do Europy. Panowie, czas na podsumowanie. Myślę, że po 2 minuty dla każdego z panów, ale myślę, że to podsumowanie powinno być też takie, żebyśmy wyznaczyli mniej więcej według panów najważniejsza sprawa do załatwienia w kwestiach klimatycznych w tym momencie i ewentualnie jeszcze czas na odniesienie się do przedmówców. Panie prezydencie, proszę. To szybko odniosę się do słów pana doktora, który niejako wywołał mnie do odpowiedzi, co samorządy w tym temacie robią. Faktycznie po pierwsze na poziomie Wrocławia istnieje coś takiego, czego jeszcze w innych miastach nie ma, jak Departament Zrównoważonego Rozwoju. To jest moim zdaniem bardzo znaczący sygnał do wszystkich, przede wszystkim do Wrocławia, ale mam wrażenie, że także do innych włodarzy miast, że my faktycznie musimy myśleć o zrównoważonej gospodarce bardzo świadomie i jednak jakby wyciągać ją na światło dzienne, jakby argumentować, przekonywać, ale prowadzić spójną politykę. Stąd taka decyzja organizacji urzędu. Jeżeli chodzi o świadomość i walkę o świadomość publiczną, także przekonując władze centralne. To po pierwsze, Wrocław jest jednym z tych miast, które przyjęło, a tak naprawdę stwierdziło stan klimatyczny, czy stan alarmu, czy też klimatycznego, w którym się dzisiaj znajdujemy. To było w zeszłym roku przyjęte przez Radę Miejską we wrześniu. Oczywiście plany adaptacji nie wystarczą i też w tym samym miesiącu miałem tą nieprzyjemność, przyznam szczerze, organizować na poziomie samorządowców z Dolnego Śląska projekt pod nazwą Dolnośląski Sejmik Klimatyczny. Zależało mi na tym, żeby samorządowcy z Dolnego Śląska zabrali jednoznaczny sygnał, pokazując, że zmiany klimatyczne to jest wyzwanie wszystkich nas, całego naszego narodu, przede wszystkim jakby no, argumentowaliśmy tutaj faktycznie do struktur rządowych. I to wybrzmiało, mam nadzieję, bardzo mocno, nie tylko w mediach lokalnych, ale także... Organizatorzy mnie tu poganiają, że mamy 4 minuty do końca, więc dajmy szansę panu. To tylko jedna rzecz, jakby w krótkiej perspektywie uważam, że to jest właśnie to wyzwanie, o którym pan wspomniał, to jest właśnie to wyzwanie, które zdefiniowałem, czy to jest walka o świadomość społeczną Polaków. To myślę, że co do tego się wszyscy zgadzamy, żeby przejść transformację ekologiczną, transformację klimatyczną, musimy wygrać to, co przede wszystkim pan dr Popkiewicz bardzo świadomie robi, czyli jakby edukuje społeczeństwo, pokazuje te wyzwania, przed którymi stoimy jako ludzkość. Dziękuję. I pan minister, proszę bardzo. Ja myślę, że tutaj jest pewne może nie tyle niezrozumienie, ile brak informacji, czy też obraz, który się wytworzył w poprzednich latach po stronie samorządów. Jeżeli pan prezydent chce apelować do strony rządowej, to ja pana prezydenta z pełną odpowiedzialnością chcę zapewnić, a myślę, że pan doktor Popkiewicz to potwierdzi, że dzisiaj Ministerstwo Klimatu jest w absolutnej awangardzie zmian i dążenia w Polsce w kierunku neutralności klimatycznej, w kierunku osiągnięcia optymalnych warunków dla rozwoju, tak zwanego dobrostanu dla społeczeństwa, w ogóle dla środowiska w Polsce i podejmujemy bardzo profesjonalne, konkretne działania. Został sformułowany projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040. On jest tak ambitny, że nawiązując do słów mojego, znowu powołam się, szanownego sąsiada, został skontestowany przez dużą grupę zawodową górników, którzy są niezadowoleni z tak nakreślonych, ambitnych celów zmierzających do odchodzenia od węgla, zmierzających do dekarbonizacji polskiej gospodarki. Przy czym z jednej strony mamy nacisk ze strony ambitnych celów polityki europejskiej, polityki unijnej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Z drugiej strony musimy jako rząd odpowiedzialnie myśleć o wszystkich grupach społecznych, także o górnikach, żeby nie wydarzył się ten dramatyczny kazus Wałbrzycha na Górnym Śląsku. A co się wydarzyło w Wałbrzychu, to ja mogę o tym opowiadać kolejną godzinę, ponieważ właśnie z Wałbrzycha pochodzę. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chcemy dokonywać w szerszym ujęciu zmian klimatycznych na świecie,
to mam nadzieję, że Komisja Europejska pod przewodnictwem pani Ursuli von der Leyen wprowadzi podatek węglowy, podatek graniczny, który spowoduje, że na teren Unii Europejskiej nie będą mogły być importowane towary, które są wytwarzane bez ograniczeń w związku z emisją dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery. Dziękuję bardzo. I pan doktor Powkiewicz. W kilku słowach, tak. Znaczy, cieszy mnie ta zmiana myślenia i po stronie samorządów, i po stronie rządu. Faktycznie muszę powiedzieć, że no dużo tutaj zmieniło. W mojej opinii jeszcze nie działamy tak, jakbyśmy mieli stan alarmu klimatycznego. Tutaj głos był taki, pokazywał, jakie są stawki, tak, generalnie. No, świat nam się złoży na głowę, jeżeli nie zaadresujemy poważnie tego wyzwania. I może Polska nie jest najbardziej narażonym rejonem z powodu susz, powodzi, czy wzrostu poziomu morza, ale generalnie dostaniemy rykoszetem przez sytuację geopolityczną tak, że się nie pozbieramy, bo nasza chata nie jest z kraja. Więc jakby no, wszyscy jedziemy na tym samym wózku i dostrzegamy, że no, na nim jedziemy, tak, że po prostu musimy to zrobić, tak, i powinniśmy działać tak, jakby był stan alarmu klimatycznego. Teraz pytanie jest, jak to zrobić, żeby jak najbardziej sprawiedliwe społecznie, jak najbardziej no, najlepsze dla naszej gospodarki, dla społeczeństwa też, ale ze świadomością, że jak na jednej szali kładziemy no, nasze przetrwanie, nie przesadzając dużo, a na drugiej stronie nie wiem, wyższą akcyzę na przykład, jak mi jakiś dziennikarz powiedział, czy inne podobne nieszczęścia, tak, to absolutnie nie są równoważne argumenty. Tak. Teraz szukajmy drogi, jak to zrobić. To jest bardzo ważne, żeby rząd przygotował dobry grunt, żeby można było różne rzeczy zrobić, tak, żebyśmy zrobili pasywizację budynków wszystkich, został zrobiony dobry ruch, baza wszystkich budynków w Polsce i źródła emisji, tak, do tego powinniśmy budować dalej, baza, jaki jest standard energetycznego budynku i co z nim zrobimy, żeby z grubsza ten cel, który Niemcy przyjęli w ramach Energiewende, zmniejszyć życie energii w budynkach do 1/5. Czyli mamy zinwentaryzowane wszystkie budynki, penetracja na poziomie gmin i prowadzenie tych ludzi za rękę, co z tym budynkiem zrobić, bo jaki program pomocowy nie był. Musimy myśleć, jak to zrobić, żeby to zrobić. A też biorąc pod uwagę, ile przy tym jest do zrobienia, ile jest pracy przy pasywizacji budynków istniejących, przy przebudowie transportu, przemysłu, odpadów. To jest tyle miejsc pracy, że kurczę, 5 razy tyle, co górników mogło przy tym pracować. I kropka, panie doktorze, bo jeszcze mamy dwóch panów do szybkiego podsumowania. Panie prezesie, bardzo proszę. It's a subject of passion, right? A topic for passion, but that's great. And again, let me summarize maybe because this is exactly in line with what you were referring to. I think we have to rely on the regulator to give us the frameworks. That's not for corporate companies to define. We have to, of course, encourage the public, consumers, to behave in a better way, whatever the topic. But I think we mustn't forget that one of the biggest potential impact can come from the private sectors, from company, from corporations. Let me give you, because I like to be practical and I'd like to bring it to what we do in Poland. We make it very simple. We have three elements, one called science because we are a science company. We apply science for circular, where we try to do more with less, defining new solutions, new products that are more eco-friendly for the future. And think about the power of it. We, in Katowice, at the COP24 in Katowice, we launched a global initiative where we said that every new product from 2019 would be having a sustainable commitment. Just so you think about it, we make three new products every day, 1,000 every year, and we make 12,000 of these products here in Wrocław. So the impact of commercializing this in 200 countries across a broader spectrum of markets is a strong impact. The second one is what we call science for climate, where we are innovating for decarbonization. And quickly there, Poland, and you can be proud of that, we can be proud of that, 3M in Poland will be the first country that will be RE100 energy, green energy supplied in 2021. And we will continue to work on that around waste management, zero landfill and things like that. And last, because it was mentioned as well, we talk about science for community, and I will conclude there, where we try to work with local universities to help new engineers, young engineers of the future to think in a different way, integrating climate change, sustainability, in how they approach their science, their projects, etc. And we support them here in Wrocław and in Poland through a project called 3M Mind. So you can also be very practical in order to bring this to the greater number and also make this, as I said, an opportunity that can be sustainable for the corporation. Thank you very much.
I pan Adam Balcer. Krótkie, szybkie podsumowanie. Rozumiem, że mam minutę, tak? Tak. To ja się zgodzę z opinią, że kluczowe jest, jeśli chodzi o Polskę i te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem, to jest odejście od tego nastawienia, to pojęcie, ten zdanie się już tu pojawiło, nasza chata z kraja. My jako Kolegium Europy Wschodniej też odwołujemy się do tego dziedzictwa kultury Giedroycia, Mieroszewskiego. Mieroszewski taki, bardzo mu zależało na poszerzeniu horyzontów Polaków, dyskusji, debaty w Polsce. Nawet tam na emigracji między innymi mówił, że kluczowe jest wyjście z polskiego kurnika i to polecam. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom. Mogę jedno zdanie? Dosłownie jedno zdanie, panie ministrze. Dosłownie jedno zdanie. Chcę powiedzieć, że przychodzimy z pomocą między innymi dla samorządu terytorialnego, wprowadzając centralną ewidencję emisyjności budynków. Dzisiaj jest komisja w Senacie na ten temat. Powinienem tam być, ale G2 jest tak ważnym wydarzeniem, że jestem z wami. A jutro głosujemy ustawę w Senacie. Niebawem stanie się prawem obowiązującym przepisy o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Bardzo dziękuję. A ja apel na koniec. Drodzy państwo, wyłączmy na jeden dzień komórki. Przesiądźmy się na jeden dzień na komunikację miejską, wyłączmy telewizory, spędźmy czas z rodziną i tak pomagajmy między innymi klimatowi. Bardzo dziękuję i gościom, panelistom i państwu za przybycie.